Opowieść o kocyku jest autentyczną opowieścią. Taki chłopczyk rzeczywiście był w domu sierot, miał 5 lat. Pięcioletnie dzieci były jeszcze za malutkie, żeby znaleźć się w domu sierot doktora Korczaka, ale kocyk był wyjątkiem. I rzeczywiście ta historia o noszeniu węgla w nocniku jest prawdziwa, bo część z tych historii jest tylko prawdopodobna, opierająca się na autentycznych przekazach, ale po prostu musiałam stworzyć je, żeby historię na przykład Abramka czy Arona, żeby pokazać zwyczaje panujące w domu sierot, żeby, ponieważ ten tekst jest taki krótki i musiał być spójny, niektóre postacie są autentyczne, do końca autentyczne, na przykład Stasiek. To był chłopiec o imieniu Stasiek. To jest kocyk, tego imienia nie wymyśliłam. Natomiast reszta imion jest, no nie powiem wymyślone, bo to są imiona, również imiona dzieci z domu sierot, ale ich historie są prawdopodobne, zaledwie lub aż prawdopodobne. To jest kocyk. Nikt nie pamięta, jak naprawdę ma na imię. Rzeczywiście i dzieci, doktor mówił kocyk. Po niemiecku mieliśmy problem, Adaś miał problem w przetłumaczeniu imienia kocyk, ale... Kocyk nie dało się przetłumaczyć, dlatego że istnieje brzydkie słowo, które brzmi podobnie i tego oczywiście chcieliśmy uniknąć. Ale zaproponowałem tutaj kizel, co w przetłumaczeniu brzmiałoby żwirek, mały kamyczek. Kamyczek nawiązuje może do węgielka. Nawet. Albo węgielek. To. Tutaj też trochę rozszyfrujemy na przykładzie kocyka fenomen książki obrazkowej. Ponieważ ilustracja tutaj na tyle mija się z tekstem, że właściwie opowieść jest zupełnie o czymś innym. To, że przyjechały fury z węglem, jest tylko pretekstem do stworzenia tej dalszej opowieści i tutaj w tej onirycznej sytuacji ze snu kocyka. I tej tutaj sytuacji, kiedy dzieci karmią cukrem, może, a może nie karmią, nie wiadomo co one robią, w każdym razie starają się zaprzyjaźnić z tym spętanym koniem, spętanym, uwięzionym w tych wszystkich uprzężach metalowo-skórzanych, koniem, który w śnie kocyka staje się wolnym mustangiem, a nocnik stoi pod łóżeczkiem już po tym całym dniu. I jeszcze ta postać, taka dodatkowa, nie wiadomo, mamy, może jakiejś bliskiej postaci dla kocyka, wisząca jej fotografia nad łóżkiem. Też ręce kocyka są takie wzruszające, bo się tak składają jak w małą. On tak jak składamy je z książką razem. Historia kocyka nie kończy się na tej stronie. Mamy tu kocyka, który marzy sobie na następnej stronie. O tym oczywiście już nie ma mowy w tekście. Marzy o takim koniku. I nawet nie wie, że tutaj stolarz Abramek przygotował dla niego, zrobił specjalnie takiego konika. I tak naprawdę nie widzimy momentu, kiedy on wręczał kocykowi konika i nie widzimy tej radości, tylko widzimy taki z zeszłej strony jeszcze dominujący marzenie kocyka właściwie. I tutaj już przechodzimy na następną stronę, zupełnie inną opowieść o Hannie, która też na następnej stronie ta opowieść się dopełnia tym sercem
i widzimy tu fotografię Hanny w szufladce, tajnej szufladce. A ten leżak też jest już kolejnym cytatem z następnych stron, bo na razie jeszcze nie wiemy, co to za leżak, ale już później dowiadujemy się, że Abramek zrobił też w swoim warsztacie leżak dla pana doktora, a Aaron, który był znakomitym krawcem, ten leżak oprzył płótna. Tego też nie możemy wywnioskować z tekstu, musimy się tego domyślać. Czyli w książce obrazkowej, w Picture Book, jest tak, że tekst jest tak jakby taką wizytówką na drzwiach, takim prostym komunikatem. Za tymi drzwiami spotkać cię może taka historia. Ty sobie te drzwi otwierasz i widzisz coś, ale wchodzisz w ten świat, zaglądasz za te wszystkie sprzęty, otwierasz kolejne jakieś okna, drzwi, próbujesz sobie budować związki i do ciebie samego należy budowanie kolejnych stadiów tej historii i tego dramatu. I ta narracja jest na tyle otwarta, znaczy staram się zawsze, żeby tak było, żeby była na tyle otwarta, żeby każdy mógł sobie ją zbudować po swojemu. Ja tutaj nie mówię wiele. Te postaci są takie jakby zepchnięte na boki i tak fragmentarycznie kadrowane po to, żeby sobie dopowiadać te dalsze historie. Co wydarzyło się poza kadrem już? Na przykład ta historia z Szymkiem też jest taka bardzo zagadkowa. Szymek był łobuzem i wybijał szyby, rzucał kamieniami w szyby, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto rzucił kamieniem w tę szybę. Czy to nie jest nawiązanie do kryształowej nocy? A ten trójkąt, który tutaj mamy już zidentyfikowaną Blumkę po sukience, co się stanie dalej z tym trójkątem? To, że on zostanie użyty do zrobienia tego obrazka tutaj, takiego symbolicznego grobu dla kwiatków, dla bratków. Też historia Staśka, która jest opowiedziana poprzez ten prezent. Pan doktor obstalował, tak się kiedyś mówił, obstalował dla Staśka, który miał jedną nogę krótszą, specjalne buty u szewca. I to, że on ma jedną nogę krótszą, musimy sobie wywnioskować. Znaczy widzimy to w tekście, ale całą historię tutaj wzruszającą tego wydarzenia, jak pan doktor starał się Staśkowi pomóc poprzez ulżenie jego kalectwu, mamy tutaj narysowaną. I tak dalej. Bardzo podobało mi się, czy podoba mi się rozwiązanie, jakie zdecydowałaś się tematyzując modlitwę w tej książce. Pokazujesz tam świecznik, menorę i modlitewnik. Tak. Przez co staje się jasne, że te dwie kultury współżyły na co dzień ze sobą.